Witam Was na kanale Hodowla Papug. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd butek tylko tutaj. Może w głównej klatce zobaczymy, co i jak się tu pozmieniło, bo jakoś 2 tygodnie temu butki założyłem. We wtorek będą 2 tygodnie. Te co będzie na to nagrywam w sobotę. No i co o takich zmianach? Więc bez przedłużania zacznijmy odcinek. Tutaj sam co widzę Wam to teraz. To widzę, że zaczął sobie jeść. Tutaj wchodzimy sobie do środka. Jeszcze tak tylko przypomnę, o, zostawiłem subskrypcję i dzwoneczka, żeby Was żaden film nie ominął. I co, i łapki w górę, jak się spodoba filmik. Możecie jakiś komentarz napisać, jak nie będą wyłączone komentarze. Teraz zobaczę na tekę. I patrz. Dobra, już nie będziemy przeszkadzać. Zauważyłem, że mam 5 jajeczek. Nie prześwietlałem, na razie nie będę. Prześwietla, ona ma już te jajka od... Już łapę, ona siadła. Co, teraz w poniedziałek będzie. 2 tygodnie, ona siadła w środę. Pierwsze jajko zniosła. A ja jej w poniedziałek załatowałem budkę, co Filip wleciał. To no, nawet jak wtedy co filmik wleciał, to dzień później, bo tutaj to co tutaj nic jest sobie, to dzień później jakoś właśnie dzień, dwa dni później jakoś właśnie słajko. Tutaj możecie zobaczyć, że jest zmiana taka. Już jeszcze przepiłem kodem sianką wszędzie. Nie wiem czy noszą, czy nie noszą, kto to miał. Tutaj coś jest. Jest, przepiłka. Jedzenie. Właśnie, jedzenie mam jeszcze i tym dam. I tutaj te patyki. Dlaczego tyle? Dlatego, że zauważył, że zaczynają wnosić. Nie wiem, pokazywać, bo one dopiero tu. Tak poukładane patyki. Tak leżą tutaj. Nie wiem, czy tak mamy leżeć, czy co. Nie grzebię im tam nic. Tu zrobiłem imot, żeby miał więcej miejsca. Tu sobie miałem taki patyk. Tu go dałem na koniec. Tylko pytają na koniec, wyskakują tu i lecą do gniazda. Mam to zjadł, więc może coś będzie. Co, tutaj u przepieczek to nic nie ma. Lecimy sobie dalej. Przejdziemy sobie, może sobie taki większy. Tutaj Deli Blanko wczoraj to zjadły. Kiedy nie chcę się zamykać. Bo tu na chwilę tylko jedzenie mają. Wczoraj też będę, znaczy jutro też pewnie będę dostawać. I co, możecie zobaczyć, że jest sam samiec, nie zobaczycie, bo na budce siedzi. Ale możecie mi zaufać, że jest sam samiec. A to dlaczego? Tylko po cichu. Bo tutaj też siedzi samicami na dwóch jajkach. Wiecie, nie chcę tak zaglądać, bo ta samica ona się straci złości. I tutaj nie ma nic. Chcesz sprawdzić? Nie ma nic. Wiecie, no nie chcę. Chciałbym wam pokazać, ale... Ale nie chcę, żeby rozbiła te jajka czy coś, wiecie. Lepiej poczekać, nie patrzeć. I u jeżoczek też jest taka zmianka. Dzisiaj załatowałem budki. 3. Sorry, tutaj tego pokażę. Czekajcie, o 3. Co będzie, to będzie. To już tam się zobaczy. Będzie coś, to będzie. Nie będzie, to nie będzie. Może akurat. Przejdziemy sobie teraz tutaj do głównej oliwy. Jak ktoś oglądał moje filmiki, czekajcie, tak sobie też. Jak ktoś oglądał moje filmiki, to wie, że siedziały u mnie sieplówki tam na choince i się wykluły 2 malce, już są takie duże. Tutaj przepiórki noszą, 2. Mam już 9 jajek razem, czy 9, czy 10. Już nie pamiętam. Zebrajki to będą oddzielane. Znaczy tutaj będą w klatce, tylko w osobnej. Tutaj się wykluła malifa, nie butechła.
od tych, tutaj jest falista, siedzi na lajkach, nawet nie wylewała. Tutaj Jojo ma jajeczka 3-4, właśnie tam się siedzi tam ze słoneczkiem. I Jojo to jest chłop, Zośka to jest dziewczyna, ta ma 6 jajeczek, wszystkie są zależone. Tutaj jest pusto, tutaj też jest pusto. Czekajcie, proszę, się otworzyło. Pusto. Tutaj co? Ulica wykaże, dobra jest. Tutaj mamy. Wszystkie się 5 wykryło, co mówiłem, że 5 jajek ma zależonych. W tej tu nic ja więc nie pokazuję wam nawet. Tutaj się wykryło 2, tak jak mówiłem, że są 2 zależone. Tu biała wchodzi, więc słuchajcie, nic nie ma. Co tutaj to tak jak było, to 3 jajka. To się źle, więc to nie, nie patrzy długo. Tutaj Rozela, ona zawsze siedzi. Tutaj Falista ma 2 walce. Oczuj się. No, pokaż. 2-2. Dwa maluszki ma. Kombinuje buta. I tutaj jest jedna. Pokażesz? Pokażesz, ojciec? O, pokaż, pokaż, pokaż. O. Jeden walec. Ma jakoś 3 dni chyba. Dobra, hop, hop. Tutaj prawdopodobnie będzie klatka z zębekami i tu będą. Miał budkę, tu będzie 4 zębeki, żeby przeparzyć tego samca z tą córką. I ta kozia, COVID kaimi kozę, więc tak śmiesznie trochę. Jajko dostałe. Ja zawsze daję jajko. Tutaj ta nimfa, to jest właśnie tych para zdechła. Od tych, nie, od tej samicy, od tego samca. Ale to już wydaje mi się, że chwila jeszcze i zniosą kolejne jajka. Jakby ktoś z was miał Rozelle, samicę jakąś na sprzedaż, najlepiej królewską, tylko taką czerwoną jak miała samca, to bym nie pogadził, tylko chciałbym taką już półtorej roczną, półtorej dwuletnią. Tylko wiecie, żeby nie, że jakiś nie żeby ktoś miał oszukał czy coś, tylko właśnie taką dobrą samiczkę do tego samca, bo samiec już waliłem wszystko, obżar co mógł. A tutaj siedzą, no jak się wyklują, to się wyklują. Chyba, że ktoś da zamianę, bo wujek jednak nie wierzy tego samca. Więc może samiec za samicę. Tego czerwonego. No jak chcecie, mi to wiecie, mi to tam już obojętne, czy kupić, czy coś. Po prostu potrzebowałbym, jakby ktoś kupił, chciał kupić samca. To też wszystko ok. Jestem ten zły, bo u nas na placu w Proszowicach jest ptasia grypa i niestety sobie nie pojadę, a był plan, że jutro pojedziemy. Oczywiście plac jest otwarty, tylko jest zamknięty dla ptaków. Drobia. Drobiu. Więc tak, tutaj siedzą, tutaj miejmy nadzieję, że też siądą. Tutaj gdzie siedzi, tutaj siedzi. Jak się by wykluł i ubido, i ulutino, po jednym chociaż, to już bym się cieszył. Nie powiem, że nie. No i co? No i tyle. Taki króciutki filmik, byleby coś rzucić. No i co? Zostawcie suba, lajka, komentarz miły. I dla następnego. Pa.